Witam w odcinku 17. W tym odcinku zajmiemy się modelowaniem dachu. I zaczynamy od linii górnej krawędzi przedniej szyby. Później przejdziemy do górnej krawędzi tylnej szyby. Na końcu dolną krawędź tylnej szyby.
krawędzi szyb już są, teraz potrzebuję linii dachu. Teraz tworzymy tutaj nową powierzchnię. Widać, powstała jeszcze otwarta krawędź pomiędzy dachem a słupkami, dlatego tutaj użyjemy funkcji naprawy. Jeszcze zrobimy wnękę pod tylną szybę.
widać na dachu jeszcze jest takie przedłuczenie, dlatego trzeba będzie wyciąć najpierw wnękę, a później dodać nowe ściany. Teraz, żeby ładnie tutaj stworzyć nową powierzchnię, potrzebuję jeszcze linii na szczycie tego dachu, tego przedłuczenia. Jeszcze trzeba wrócić do tych dwóch szkiców i nadać odpowiednie długości narysowanym liniom. Teraz wyciągnięcie po profilach tworzymy nową ścianę. I również tą samą operacją jeszcze połączymy dolną ścianę przedłoczenia z górną ścianą dachu. Tutaj dodatkowo możemy posterować krzywizną tej nowo tworzonej ściany.